Cześć, witajcie, a w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was kolejną teorię. Co by było, gdyby Garmadon został ugryziony przez pożeracza światów? Sam pomysł wziąłem od jednego z widzów, jego komentarz teraz wyświetla się na ekranie. A jeśli jesteście nowi na tym kanale, to koniecznie zostawcie subskrypcję z dzwonkiem, aby niczego nie przegapić, bo lecimy po 1500 subów do końca marca, może nam się udać, a już bez dłuższego przedłużenia zapraszam was na film. Więc zacznijmy od tego, że gdyby Wu nie zgubił katany, którą trenował, to Garmadon nie byłby nikt zły. Któregoś dnia zgubiłem katanę, którą widzicie. Więc załóżmy, że katana albo poleciałaby w inne miejsce, albo Wu po prostu by jej nie zgubił. W takim razie Garmadon cały czas byłby dobry, a w związku z tym nigdy nie poszedł uczyćby się do Chena, a przez to nigdy nie byłby z Misako, bo to Chen namówił Garmadona, żeby podpisał list Wu swoim imieniem. I gdyby to się nie stało, to Lloyda nie byłoby nigdy na świecie, co idealnie wiąże nam się z poprzednią teorią, która była na tym kanale. Bo jakby Lloyda nie było, to najpewniej nikt nie uwolniłby wężonów. Dobra, ale na chwilę wróćmy jeszcze do Wu, bo wtedy to najpewniej on byłby z Misako i możliwe, że miałby on syna. I to wtedy on mógłby stać się zielonym ninja, ale jest jeszcze jedna opcja, gdyby nie było Lloyda, to może Moro byłby zielonym ninja i wtedy mogłoby być naprawdę bardzo ciekawe. A i Garmadon wraz z Wu mógłby uczyć Moro, bo przecież byłby dobry. Dobra, ale wróćmy jeszcze do początków Ninjago, czyli do odcinków pilotażowych, których by zupełnie nie było, bo szkielety nie porwałyby Nii, bo Garmadon by nie dałby takiego zlecenia. Czyli Wu nigdy nie odnalazłby naszych ninja, bo nie musiałby ich szukać. Czyli krótko mówiąc, nie byłoby dosłownie nic. Sezonu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, nie no, akurat siódmy by był, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego, dwunastego, trzynastego i czternastego też by nie było. Więc ponownie, mamy wydarzenie, które zmienia całkowicie Ninjago, tylko w tym przypadku to naprawdę usuwa Ninjago. No i to tyle w tym odcinku, trochę krótsza teoria niż ostatnio, ale na pewno równie ciekawa. Jeśli chcecie więcej teorii, to zostawcie pod tym filmem 120 łapek w górę, a ja się już z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!